Cześć, dzień 14. Powtarzamy chyba moje największe odkrycie na tej diecie. Mój ulubiony przepis. A przy okazji, robiąc awokado, pokażę Wam moje awokado. Chyba już z półtora miesiąca czekam, aż mi coś wyrośnie. Na razie testuję moją cierpliwość. Przepis to jest jedno awokado, dwa jajka ugotowane na tak pół miękko. I robimy z tego takiego jakby tatara. Bardzo drobno siekamy mango, awokado, bardzo drobno siekamy jajko i powstaje z tego taka pasta na kanapki. Zrobimy to na bredisach. Dzisiaj testujemy kolejny smak z cukinią. Także ta pasta naprawdę mnie zaskoczyła, super smakuje. Ważne, żeby dobrze, dokładnie pociąć wszystko. Dodamy troszeczkę czosnku jeszcze, pieprzu i sałatka, znaczy nie sałatka, pasta kanapkowa gotowa. Ryż już gotowy, biały basmati, taki cienki, mój ulubiony. Teraz przygotujemy warzywa z sosem sojowym. Na oliwie. A danie podamy z tofu i z sezamem. Tak wygląda mój obiad. Przygotowanie zajęło około 15 minut. A po obiedzie lecimy na trening. Czas na kolację. Dzisiaj troszeczkę nudny odcinek, ale muszę zjeść hummus, który mi został z wczoraj. Testujemy kolejny smak bredisów. Tym razem są to z buraczkami. Jutro będzie ciekawszy odcinek. Wybierzemy się do sklepu. Mamy praktycznie 60 nowych produktów. Opowiem Wam więcej w sklepie o nich. Zobaczcie, co mamy ciekawego. A najlepsze, że to nie koniec nowości, bo jutro będzie dostawa rewelacyjnych serów wegańskich. Zrobimy relację, Boże, wieczorem na kolację sobie zrobimy. Nie mogę się doczekać, są niesamowite, chyba z 5 albo 6 różnych smaków. Głównie na nerkowcu, troszeczkę z orzechami włoskimi też będzie. Także jest na co czekać. Już jutro.